Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiem, że w profeto będą narzekać na mnie i filmowcy, i dźwiękowcy, ale trudno. Resztką sił udaje się nagrać, słuchajcie, ten komentarz. Już bardzo późno, a słowo, którym się modlę, to ziarno. Kiedy modliłem się słowem ziarno, to przypomniał mi się mój dziadek w kontekście też przypowieści o siewcy, jak on idąc obsiewał pola, to część tych ziaren rzeczywiście padało poza obszar, gdzie miały wzrastać, albo rzeczywiście na drogę, albo na pole, czasami pole sąsiada, czasami na łąkę, w zależności co było też w sąsiedztwie tego pola, które było obsiewane. I dzisiaj modląc się tym słowem, wyobraziłem sobie, że ja jestem tym ziarnem, który w jakimś sensie Bóg obsiewa ziemię. To znaczy my jesteśmy tymi ziarnami, którymi Bóg obsiewa ziemię. I Bóg jest doskonałym siewcą i Bóg zawsze sieje w tym obszarze, gdzie my mamy wzrastać. To my mamy jakąś taką zdolność, której nie ma samo ziarno, że potrafimy się przemieszczać, kiedy zaczynamy wybierać niezgodnie z wolą Bożą. Jakby tym ziarnom, którymi jesteśmy, te ziarna, którymi jesteśmy, otrzymywały jakieś nogi z, nie wiadomo skąd, i przemieszczały się poza obszar tego miejsca, gdzie ma ziarno wzrastać. Nie zepsujmy tego zasiewu, który czyni Bóg. Jesteśmy ziarnem, które On doskonale obsiewa w tej przestrzeni, w której mamy wzrastać. Mamy wydawać plony i nie róbmy niczego, co by sprawiło, że zostaniemy, że się przemieścimy poza ten obszar wzrostu, ale wydamy plon stokrotny. No i mam nadzieję, że z pożytkiem dla drugiego człowieka i na chwałę Pana Boga. Tak mnie dzisiaj słowo poprowadziło. Mam nadzieję, że każdy z Was w tym ziarnie też się odnajdzie, w tym, które pięknie wzrasta. Błogosławieństwo. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen.